Ja wiem, że mnie tylko słychać, a nie widać, słuchajcie. Ale miałem się pojawić, także więc za momencik się pojawię, jak tylko mi się kawa zaparzy. Znaczy ten, jak tylko mi się zagotuje woda, nie? Co poza tym? No słuchajcie, no w dzisiejszym odcinku to, co właśnie leży na stole, czyli Safari 5B radyjko no i serniczek będzie do kawy, słuchajcie, ale dobra, także odliczamy do trzech i się pojawia. Raz, dwa, trzy. Ta-daaa! Jestem! Słuchajcie, Safari piąteczka SMP 502 nie 502B albo 5028, nie wiem. Dobra, mało ważne, słuchajcie, jakie to Safari. Kable poobcinał, trzeba je posprawdzać, zobaczyć, czy końcówka mocy gra, czy i przestroić. I będzie to wszystko dzisiaj w jednym odcinku, bo już się pojawiłem, ale tu czegoś mi jeszcze zabrakło. Jest. No, teraz możemy robić, słuchajcie, Safari 5B. Te wyprowadzenia właśnie zrobiłem. Tu mamy nagłośnik, tu mamy plus, masa jest na obudowie. Dobrze myślę. Czy to jeszcze starego typu plus jest na obudowie? Zaraz zobaczymy na schemacik. Moment. Dobra, słuchajcie, jest tak. Jest, że tak powiem. Moment, muszę jakoś to go tak postawić, żeby tu w niego nie dmuchało. Nie no, dmucha chyba w ten mikrofon, kurde no. Nie go postawić, żeby to było dobrze. Raz, dwa. Dobra. Słuchajcie, jest minus na obudowie, plus zasilanie głośnika. Coś tutaj mi zaszumiało już.
i będziemy go zaraz przestrawić, słuchajcie. A żeby go przestrawić, to musimy wybrać parę kondensatorów, nie? Standardowo. Głowica GFS, dokładnie to jest, zaraz wam powiem. O, co jakieś przebicia odbiera. GFS 32. Dobrze myślę, tak, GFS 32. I będziemy je zaraz stroić, słuchajcie. Dobra. Odpinamy te zasilania i musimy się dobrać do głowiczki. Głowiczka jest tutaj. Czekajcie, co ja tutaj widzę. O. Głowiczka jest po tej stronie, o tu. To jest głowiczka UKF-u. I nie tylko. Bo tutaj jeszcze są filtry do krótkich, średnich i długich fal. No dobra, to działamy. Słuchajcie, to działamy. Słuchajcie, tutaj musimy się dobrać od spodu tej głowicy, bo musimy wymontować tutaj cztery kondensatorki. Ten na wejściu, pierwszego filtra, o ten i tutaj ten ostatni, to znaczy trzeci, to jest na już przy cewce, przy samej diodzie i tutaj o ten na heterodynie. Wybieramy te cztery kondensatory i składamy to wszystko z powrotem. Także działa.
Dobra, słuchajcie, podłączyłem i muszę jeszcze wymienić, słuchajcie, 1481 scalak. Bo gra tak jak gra. Dobra, słuchajcie, wymieniamy scalaczek, wzmacniaczek. 1481. Jestem. Dzisiaj się pojawiam, nie znikam. Słuchajcie, opanowałem, że tak powiem, to radio. Opanowałem wzmacniacz w tym radiu. Gość Radia 5. Czas na spotkanie z naszym gościem. I po kolei jest tak. Leszek Lewoc, jedno... dyrektor miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Odpowiada tak, jakby miał głęboki arcz, nie? Drugie. Dwójka. 79 kg. Rzutkiewki, złoty 39. Ona ma na, że tak powiem, naprawdę bardzo dobrą czułość. Ziemniaki, złoty 70. Prawie zero szumu, słuchajcie. O. Nawet ruski odbiera. Szósta, tak, stacja. Siedem, tak? Tylko? Czyli jeszcze pełen zakres nie w nas. Czyli musimy tak sobie tutaj to znaczy, ja starałem się być takim bardzo aktywnym w różnych działaniach. Najbardziej sobie cenię działalność tutaj wśród osób niepełnosprawnych. Jeszcze kiedyś za czasów komuny, jak ja to mówię, byłem jedyne organizacji, do której należałem, było to Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i bardzo dużo rzeczy udało się zrobić dla dzieci niepełnosprawnych. No i zawsze to podkreślam, bo jestem z tego bardzo zadowolony i uważam to. Parę lat temu zorganizowałem w Suchej Rzeczce obóz integracyjny.
harcerzy, z osobami nie... Gwiazdocka Związku Harcerstwa Polskiego. No były dyskwalifikowane, bo jakaś pani higienistka czy pielęgniarka. Związane z harcerstwem i tak. 3, 4. Siedem stacji. I tak jest dobrze. Dobra. Radyjko do poskręcania. I za chwileczkę. No w sumie to już był efekt końcowy, także to by było na tyle z tego odcinka. Jakby to wam powiedzieć. Kawa się skończyła. Bardzo dziękuję, że poświęciliście tyle czasu, co ja, słuchajcie. Radyjko jest na sprzedaż. Kto ile da, za tyle go oddam. Przestrojony. W jaki sposób zachęciłbyś swoich kolegów ze Świętojerskiej?